Teraz tak, takie sytuacje. Zwykle, znaczy nasz rodzaj gardła. Czy może być taka normalna? Verschiedene Gartformen. Das ist normal. Motyla. Butterfly. Ja, też no, ma dużo możliwości przetaczania i leczenia. I pajęcia. Und Spinnengard oder ne, so heißt das auf Deutsch auch oder Dream? Auf Polnisch Spinnen. Und X-Gard eventuell. Also die drei ersten, die sind die häufigsten. Formen. Jeśli chodzi o wale, to rzadko się zdarza, żeby partner ma nogi zapięte. Ponieważ nie ma zapięte, ja też oczywiście go mogę uderzać. Dobra pozycja, u góry pozycja do walki jest naprawdę zdecydowanie lepsza niż ta na dole. Znaczy bardziej korzystna. Będąc u góry jest bardziej korzystna. Also, George się pyta, że ten po prostu z dołu, ale tutaj powinien lepiej zostawić otwartą gardę, tak? Zależy generalnie skontrowany. Na jakim jest poziomie, na jakim poziomie walczy gardło, bo jest taka sytuacja, że on jest bardzo słaby. To jeżeli zostawi otwartą gardę od razu przed opozycji, bo jeśli dużo gorzej, to najłatwiej, przynajmniej tak próbuję złapać sobie partnera, dociągnąć do siebie, tak że nie musi nic temu zrobić. W zasadzie automatycznie widzisz, że to jest walka jest nieciekawa. Also wenn man schlecht ist, dann schließt man wartet bis walka nieciekawa, podnosi do góry, zaczyna to swoje życie, Czyli jak ktoś się dobrze czuje po prostu z dobrym grapplerem, to zostawia otwartą gardę. Tak, bo wtedy muszę sobie Ja, also wenn jemand ein guter Grappler ist, dann lässt man natürlich die Garde offen, weil er viel mehr Möglichkeit hat. Poza tym, jeżeli chodzi o walę, to jest taka sytuacja, że jak on będzie miał gardę zamkniętą, no to ja będę miał blisko jego głowę, to mógł tam uderzać i to będzie dla niego niekorzystna pozycja, dlatego zwykle będzie się boił na przykład na takich nogach, żeby nie mógł go sięgnąć, blokować, będzie mnie blokował z taką nogami. Natomiast w submission, no to zwykle będzie tak, że ta garda będzie zamknięta, będzie bardzo submission wrestling być kończące, Walu to też oczywiście może być taka sytuacja, że ta garda jest zamknięta, partner wiązuje ręce, próbuje robić tam jakąś dźwignię. Natomiast częściej zawodnicy będą ją otwierać, albo na przykład dostawać, że tak powiem, nie będzie się ta obrona ich, że tak powiem, dobrze spisywała, to nie będą, że tak powiem, otwierać tą gardę przez to, żeby nie odsuwać od siebie. Natomiast w samym zwykle jest taka sytuacja, jeżeli ktoś jest dobrym grapplerem, no to faktycznie tą gardę ma otwartą, lubi walczyć otwartą gardą. Jest dużo technik, naprawdę można po prostu ładnie walczyć, ale zwykle jest taka sytuacja, że te nogi są zapięte i zwykle ta osoba u góry musi się męczyć na tym, żeby te nogi rozpiąć. Znaczy, jeżeli chodzi o submission, to podstawową rzeczą, co możemy zrobić z gardy, pierwsza rzecz, obejście, że ktoś po prostu podczas, za którą dostajemy punkty, mamy lepszą pozycję, możemy łatwiej kończyć, lub po prostu kończyć z tej pozycji z gardy. Natomiast kończę są tylko włączyć dźwignię na nogi, nie ma żadnych innych skończeń. Jeżeli chodzi o mnie. Możesz się tutaj powiedzieć na takiej zasadzie, że jeżeli chodzi o walkę, to jeżeli te nogi będą otwarte, to oczywiście mogę sobie dochodzić do niego uderzać, a też powiedzmy stawać do góry, gdzie też mam otwartą głowę, mogę bardzo ładnie uderzać, po prostu też to dźwignię, które sobie za chwileczkę zrobimy. To jest pierwsza możliwość, jeżeli on ma nogi otwarte. Natomiast jeżeli będzie miał zamknięte, wenn es zu ist, wenn die zu ist, właśnie mnie, że tak powiem, bardzo tęczował, czyli łapał się na podpachy, żeby nie miał możliwości uderzenia, blokował ręce. Also wenn es alles zu ist, on versucht ihn dazu blockieren, alles zu blockieren, tak, żeby po prostu nie mógł uderzać. I to jest taka sytuacja, dass er nicht schlagen kann. Wiele osób no, z tej pozycji, że tak powiem, lubi uderzać, to jest takie, że wziutko jest powiedzmy na dół, na górę, podnosi się. To jest, można powiedzieć, druga taka, znaczy inaczej, jeżeli się czujemy dobrze w takim ciężkim zwarciu, to jak najbardziej można sobie z tej pozycji uderzać, cały czas partnera oklepywać. Natomiast no, nie bez powodu, na pewno będziemy zamknięte te nogi. Znaczy wiadomo, że prosta rzecz, że na pewno będzie się dużo zdecydowanie lepiej czuł w grapplingu. Przede wszystkim na co uważać, to żeby nogi były przyszły brak partnera, nie robić czegoś takiego, że uderzył gdzieś tą rękę daleko, zostawiam też od razu dźwignia, żeby nie od razu trójkąt rękami dokładnie. Że ręce mają być bliziutko, plecy proste, ale zgięte w odcinku tutaj, zaraz przy biodrze. Zgięte i dopiero sobie. Chodzi o to, żebyśmy nie zostawiać ręki daleko, a nie cofać je za daleko. Taka sama sytuacja. Dwie najczęściej robione rzeczy z tej pozycji przez tą osobę na dole, to będzie właśnie paracha lub trójkąt. Also zwei Sachen, die am häufigsten dann gemacht werden, das ist Triangolo und Jujigatame. Und
wpływa na to, gdzie właśnie ta dźwignia. To jest dwie najczęściej robione rzeczy, gdzie ta osoba sobie robi. Dlatego, żeby on zrobił dźwignię, musi sobie na rękę wyciągnąć, przełożyć na środek. Dlatego pamiętaj, żeby było wyciągnąć na zewnątrz zawsze i kontrolował biodra partnera. Nie zostawiać mu tuluzu, żeby on mógł pracować biodrami. Koniec, żeby go mocno przytrzymać. Łokcie do siebie, ja muszę od razu po wracać. Nie wiem, czegoś takiego, że czasami tam zostawiamy gdzieś tą rękę, żeby przejść do tej techniki kończącej. Natomiast czasami się zdarza taka sytuacja, że powiedzmy, że podnosimy się do góry, mówimy, że ma zapięte nogi. Bądź mal. Podnosimy się do góry, powiedzmy, uderzać, żeby robić też na takiej zasadzie, że powiedzmy, na pojedynczą. Tylko to już musi być na zasadzie serii, nawet jak on próbuje zapinać jakieś trójkąty, czy zapinać trójkąt, to teraz po prostu, żeby rękami wyjmować, żeby nie zaczynać, tylko cały czas wyszarpować ten zresztą, żeby się zgadza. Mocno do góry nie zostawiać się rąk, tylko bardzo... Tutaj na przykład się walczy, że on nigdy nie zostawia tej ręki, tylko bardzo dynamicznie po prostu ją wyciąga, jak ktoś słabiej wyciąga na zmianę. Także bez zatrzymania, czyli że na okrągło... Einfach weiter, bam. Wtedy ta osoba, nie wiem, w którym momencie złapać, jak już powiem, andere jest tam total pewet, kan eigentlich gar nicht, ist ja ogólnie sobie będziemy jeszcze mówić o tych wszystkich rzeczach, powiedzmy, jak się zachować i tak dalej, natomiast to, co dzisiaj będziemy robić, czyli dążyć do pozycji, gdzie partner będzie miał tą gardę pajączką, czyli do tej pozycji sobie będziemy dążyć. Jeżeli będzie miał nogi rozpięte, nie ma problemu, wstajemy od razu sobie do tej pozycji. Natomiast jeżeli będzie miał nogi zapięte, sobie po prostu będziemy robić rozpięcia, tak żeby do niej wstać.